Teraz czas na zapowiadaną rozmowę. Naszym gościem jest Natalia Wołyniec, prezes zarządu Fundacji Patria Nostra. Dobry wieczór, witam panią serdecznie. Dobry wieczór państwu. Konkursy historyczne, bo dzisiaj było rozstrzygnięcie Fundacji Patria Nostra, cieszą się dużym zainteresowaniem polskiej, jak i polonijnej młodzieży. No właśnie, dziś poznaliśmy laureatów z centralnej i wschodniej Polski. Na czym polegało zadanie konkursowe? Z czym musieli się zmierzyć członkowie, uczestnicy konkursu? Zadanie konkursowe polegało na zrobieniu filmu, który trwał tylko jedną minutę. I to były tematy historyczne, które wybierały dla siebie drużyny spośród 8 przedłożonych. Formuła jest tak skonstruowana, że mimo to, że robią materiał źródłowy bardzo długi, nawet 2-3 godziny, muszą zrobić konkursową pracę tylko w jedną minutę. I z tego, co nam wszyscy mówią, to jest najtrudniejsze zadanie, które ich spotkało podczas pracy. Że tylko tak krótki tylko w zasadzie, ale przemawiający film, króciutko tak. Forma. Jakie prace zwróciły właśnie uwagę jury, jakby pani mogła powiedzieć nam, czy dominował jakiś temat? Wiemy, że to są tematy historyczne, ale jednak młodzież ma swoje preferencje. Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że my nie mamy jury. My mamy na zasadzie Eurowizji w zamkniętym kole drużyn z konkretnego konkursu. Młodzież głosuje na najlepsze 5 prac. I jako fundacja my nie możemy wpłynąć na żadne wyniki głosowania, tylko możemy podliczyć głosy i to wszystko upublicznić. Natomiast tematy naprawdę są bardzo różne. Bardzo często poruszają tematy wojenne. Natomiast bardzo dużo jest też tematów kulturowych. Jak pokazała dzisiejsza edycja, dzisiejszy finał, wygrała praca, która dotyczyła muzyka z zespołu Kombi. Więc była piękna praca, animacja rysunkowa, która naprawdę zrobiła duże wrażenie też na nas. Bardzo dużo prac o tematyce kultura nauki, kultura... Czyli nie tylko wojenne dzieje brane pod uwagę, chociaż ich też jest bardzo dużo wybieranych, tak, bo materiału jest mnóstwo w zasięgu internetu oraz w bibliotekach i to też chętnie po to sięgałem. Natomiast nas urzeka to, że młodzież coraz chętniej sięga nowoczesnej historii, która w tej chwili się tworzy. W najbliższych latach, które przyniosą nam kolejne edycje, też spodziewamy się, że tych nowszych historii będzie coraz więcej w naszych pracach konkursowych. Dotykają tych tematów, które są im najbliższe. Konkurs powstał także z myślą właśnie o Polakach mieszkających za granicą, o Polonii, o młodzieży i jest też formą, można powiedzieć, integracji. Ale co jest dla nich istotne, co można już dostrzec jakby przez pryzmat dotychczasowych prac? Dla nich jest istotne to, że oni przez te prace, które robią na nasz konkurs, poznają historię konkretnych osobowości historycznych. Więc biorą temat, który im jest bliski, natomiast się dowiadują o tym temacie coraz więcej, kiedy się zagłębiają tą historię. Więc o Ince dowiadują się dopiero szerzej, kiedy pracują nad materiałami. I wtedy odkrywałem dla siebie tą postać na nowo. I za każdym razem, jak dotykałem jakiegoś wydarzenia czy postaci, oni się wcielają w tych ludzi, którzy są obecni na ekranie, tak? Więc próbują odegrać tą rolę jak najładniej, jak najlepiej i muszą się wczuć. Więc żeby się wczuć, muszą naprawdę dużo się nauczyć o tej osobowości, o którą ten film powstaje. I coraz bardziej interesują się samą historią. I wiemy też, że w 7. edycji Światowego Filmowego właśnie konkursu historycznego mogą pracę zgłaszać uczniowie szkół polonijnych do końca października. Rozstrzygnięcie tego konkursu nastąpi w listopadzie. Bardzo gorąco dziękuję. Naszym gościem dzisiaj była prezes zarządu Fundacji Patria Nostra, pani Natalia Wołyniec. Dziękuję za rozmowę. I to wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla państwa. Polonia 24 już w poniedziałek. Zapraszam. Do zobaczenia.